Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandzio. Oto jest kolejny odcinek Pony Island, już odcinek numer 2. Słuchajcie, kontynuujemy tę serię. Jestem ciekawy, jak się ta gra zakończy. Jestem przekonany, że wy również jesteście ciekawi. Absolutnie nie mogłem przerwać serii w takim momencie, dlatego kontynuujemy dalej. Zobaczymy, co się wydarzy. Ty oszuście! No, już przy tym byliśmy. Pozbawiasz mojego kucyka głowy. No, ale co dalej się dzieje? Zasłaniam się rękoma, niech cierpi. Tam tylko widziałem, ale coś się tutaj chyba zepsuło. Jest trochę ekran przekręcony, halo? O, to jest ten ziomek, z którym gadaliśmy. Udało mi się, zdaje mi się, że on jest rozkojarzony. No tak, no bo go zdenerwowałem, no to musi być rozkojarzony. To jest nasza szansa. Dobra, no to do świata zero-jedynkowego, do świata komputera. Oh my god, co to jest? To jest to, plik rdzenia, muszę go usunąć. Czy tutaj jest Azazel Exe? Zobaczcie, moja myszka nie może się dostać. To jest zabezpieczenie, które on skonfigurował, żeby bronić pliku. Nie powinno być problemu, skoro... Dlaczego to jest na pentagramie? Dziwne. Czekaj, do Azazel Exe nie mogę się dostać. Tutaj jest coś, zobaczcie, tutaj są jakieś kluczyki. Dobra, kliknijmy na kluczyki. Czy mogę cokolwiek z nimi zrobić? Nie mogę, czyli usuń plik rdzenia. Okej, jak to klikam, to coś się... Aha, dobra, chyba uruchomiłem Azazela, chyba to było po prostu... Czyli te pliki były podmienione ze sobą. Dobra, świetnie. Czyli właśnie uruchomiłem Azazel Exe. Świetnie. Zostałem stworzony, by bronić tego programu, tego pliku. Tak, tego pliku rdzenia. No właśnie tak mi się wydawało, że raczej usunięcie pliku rdzenia nie będzie tak proste, jak klikniecie dwa razy. No ale dobra. Co teraz muszę zrobić? Nadal się tutaj nie mogę dostać. Ponownie tego uruchomić nie mogę. Tutaj pojawiła się taka jakaś dziwna marchewka. No ja tutaj... Mogę tutaj zrobić, okej, mogę tutaj jednak coś zrobić, jak to leci. Aha, dobra, no to jak to leci o tak, to powinno być raczej proste, czyż nie? Skoro jeżeli nie ma dojść tutaj. To ja bym musiał to... Co on robi? On mi też przenosi rzeczy? Hej, o co tutaj chodzi? Okej, ja ogarniam, co on tutaj mi robi. A, to jest wredota jedna. No, o coś takiego. Dobra. Pierwsze odblokowaliśmy, dosyć tego, a nie ma mowy. Ja tutaj z tobą wygram, zobaczysz. Okej, i teraz mi po kolei to leci, czyli ja robię jeden ruch i on robi jeden ruch. I tutaj mogę zresetować, jak źle pójdzie. Czyli na samym początku ja wezmę w dół, to on weźmie w prawo. To ja wezmę od razu, żeby tutaj było w dół. Nie, on wziął tutaj, żeby było w prawo. Tutaj jest powtórzenie, ja tego nie potrzebuję. Ja chcę, żeby przeszło mi tutaj w prawo. Tutaj jest powtórzenie, ja tego nie potrzebuję. To ja przeniosę to tutaj, on tutaj w dół. Tutaj powtórzenie. No i ponownie z nim wygrałem, czyli no, sorka memorka, ale jestem od ciebie mądrzejszy, lepszy, głupi programie ty. Dobra, teraz zaczynam od powtórzenia. Tutaj muszę odblokować, to będzie musiało przejść. Dobra, czyli ja nie potrzebuję... Niechaj tutaj będzie, to i tak na razie z nim będę się tutaj trochę cackał i bawił. Ale nie ma nic takiego, żebym sobie z nim tutaj nie poradził. Co na pewno będę potrzebował? Ja będę potrzebował tą strzałkę przenieść w dół. Tutaj będę potrzebował przejść w prawo, załóżmy. Tutaj będę potrzebował przejść w prawo, tutaj w lewo. Tutaj również będę potrzebował strzałki w dół. To mi się nie przyda. Tutaj strzałka w dół mi się również raczej nie przyda, bo tutaj chciałem od razu sobie... No, może o tak zróbmy. Dobra, to głupio zrobię. Tą strzałkę o tutaj sobie umieszczę. Tej strzałki... Czy ja tą strzałkę potrzebuję? Tak. Ja sobie o tutaj to przeniosę o tak. Potrzebuję w prawo, tutaj jest w prawo, tutaj jest w lewo, ja w lewo nie potrzebuję i zostało ostatnie w prawo, dobra. Ja to zrobię, ja to ogarnę, spokojnie. O! Kurde, w złą stronę! A, zablokowało się. Nie. Czy ja to muszę wszystko zresetować teraz? Okej, to oto w tym biega, dobra, to całkowicie zmienia troszeczkę... Ajajajajaj, dobra, ja to rozumiem już. Tego nie potrzebuję, czyli to musi iść tutaj. Strzałka poszła tutaj w dół, ja jej nie potrzebuję, dlatego ona musi przejść od razu tutaj. To prawo potrzebuję tutaj. To lewo troszeczkę niżej. To muszę przenieść, ponieważ to mi się nie przyda. To muszę przenieść, ponieważ to mi się nie przyda. Ta strzałka w dół tutaj jest źle, ta strzałka musi być tutaj. To prawo musi być tutaj. Ta strzałka w dół musi być tutaj. To powtórzenie musi tutaj wylądować. Strzałka dół musi tutaj wylądować. Dobra, chyba jest dobrze, chyba jest dobrze. Chyba jest spoko. Do czemu tutaj jest pomarańczowe, a tutaj jest zielone? Czym to się różni od siebie? Nie mam bladego pojęcia, no ale zobaczymy. No dobra, i załóżmy, że tak. I czy to zadziała? W dół, w prawo.
W dół, w dół, w lewo. Odblokowane. No, sorka. Co robisz? No wygrywam z tobą. No sorry, słaby jesteś. Usunę plik rdzenia. No jestem troszeczkę lepszy to od ciebie. Wow, wow, wow. Od czego to jest, to ja nie wiem. A gdzie ja muszę się dostać? Muszę się dostać aż tutaj. Najprościej będzie mi o tak po prostu przejść. Dobra, czyli ja na pewno nie chcę o tego. O, to jest w lewo. To jest w lewo. W lewo ja bym Przepraszam, czemu ja tego nie mogę przenieść? Czy to są takie, które pola, których ja nie mogę przenosić? To ja to zresetuję od razu. Zobaczę. Cholera jasna, to rzeczywiście są pola, których nie mogę przenosić. No dobra. Teraz potrzebuję w prawo. W prawo potrzebuję, żeby o tutaj było. W lewo trochę niżej, o tutaj. W dół nie może tutaj być. Dół nie może być tutaj. Czy on tego nie rozumie, że dół tutaj nie może być? Tutaj jest powtórzenie, a powtórzenia nie mogę odblokować. Aha, dobra, czyli on tak to po kolei, ja to muszę tak długo resetować. O jacie, no to trochę będzie ból w dupie z nim. No ale dobra, chcę na pewno zablokować to pole, bo jego w ogóle nie potrzebują i marnuje tutaj moją pierwszą strzałkę, na którą... Mogę coś poradzić na to? Jak mu zablokuję, to pewnie wyżej to zrobi. No tak jak myślałem, dobra. To gdzie na pewno ja potrzebuję wykorzystać? W lewo nigdzie nie potrzebuję na 100%. Tutaj w prawo muszę w dół. Strzałkę, o, dobra, czyli już te wszystkie najważniejsze, które chciałem mieć ustalone, to już mam ustalone. To powtórzenie się mogę wywalić tutaj. Ta strzałka w dół tutaj. To w prawo, o Jezu, czy ja w ogóle potrzebuję, tak, potrzebuję tutaj w prawo. Tutaj potrzebuję w lewo, zatem sorka. Tutaj do góry trochę. To, o! Nie, jest źle. Nie, jest dobrze, dobrze, tutaj jest ostatni. Dobra, udało się. Już myślałem, że spieprzyłem, ale udało się, jest dobrze, odblokowujemy i usuwamy rdzeń. Czy jestem pewien, że chcę usunąć? Tak, jestem pewien. A, byłem przed tobą! Aha, i co? Udało nam się. A teraz... Zostajesz oszukany. Czy się okaże, że ten koleś, który był moim przyjacielem, tak naprawdę nie jest moim przyjacielem teraz? To wtedy nikt nie jest moim przyjacielem. To w zasadzie nie jestem oszukany, bo nigdy nie wiedziałem, kto jest moim tego przyjacielem. Odblokowano osiągnięcie Odwilż. No, halo? Działa cokolwiek? Pon Island? Halo? Halo? Coś działa? Okej, włącza się Satanitech Inc. Okej, to nie brzmi zbyt dobrze. Brakuje pliku rdzenia. Jednego tylko. Rozpocznij ponownie, czy kontynuuj? Kontynuuj. Okej, okay, uszkodzony rdzeń tutaj jest. Hopeless soul. Czyli taka dusza w ogóle bez nadziei. I mogę wejść w jedno. Tutaj jest jakiś... Kojarzę z The Binding of Isaac, że to jest coś satanistycznego też. Wejdę sobie na konto gościa. Hasło? No bez hasła. O! Słuchajcie, jeżeli chodzi o umiejętności hakerskie, to ja tutaj się wykazałem teraz czymś naprawdę fenomenalnym. Dobra, wszystkie pliki są uszkodzone. Jak przejście jest potrzebne? Uszkodzony, uszkodzony. Komunikator tekstowy, zobaczmy. Mam jedną wiadomość. Proszę odezwij się, gdy znajdziesz tą wiadomość. Hopeless soul do mnie, czyli ten drugi użytkownik do mnie pisze. Hej. Dobrze cię widzieć. Spoko. Ten cały Azazel był szalony. Fałszywy prorok. Haha. Ty wciąż tutaj? Ej, przepraszam, o co chodzi? Tak? Nieźle ci poszło z pierwszym rdzeniem rdzenia, całkiem spoko. Jednak wciąż musiał uporać się z pozostałymi dwoma. Okej, jak mogę się dostać? Pomimo uszkodzenia, to nie jest mój przyjaciel. Ja czuję, że ja mu pomagam i się okaże, że przez to, że ja mu pomagam, to się bardzo źle dla nas skończy. Mam pomysł. Zaloguj się na mój profil. Hasło to 2734. Dobra. Zaloguję się na twój profil. 2734. Tutaj hasło mogę wpisać, tak? 2734. Okej, jestem na jego profilu. Udało ci się. Teraz on z profilu gościa pisze, okej, witaj w moim domu, witam. Jemu nie udało się jak dotąd odgadnąć mojego hasła, no to nie było jakieś trudne. Tak czy inaczej mój plan, otwórz narzędzie, wyszukaj prox. Spoko, tutaj jest jakiś portal gun. O, do czego to chodzi? Uszkodzenie, Tak o to chodzi, no ja wiem, że o to chodzi. Zgaduję, że nie ma innego, wyszukaj prox. Musimy znaleźć program z możliwie najgorszymi zabezpieczeniami. Mniej niż 5% powinno pozwolić ci otworzyć kolejny portal do drugiego pliku rdzenia. To musiało być bardzo złe, źle zaprogramowane. Tutaj mamy prowadzić do najlepszych uszkodzenie bezpieczeństwa. Jak ja to muszę zrobić? O! Zobaczcie, tutaj zaznaczyłem tego. To jest 11%, to ja nie chcę. Ja potrzebuję czegoś gorszego. Czegoś gorszego niż 11%. Bo tak to są 0 jedynki, tak to mi tłumaczy. A tak to jest w ogóle najlepiej.
S of Satan jest najlepszy, prowadzi do najlepszych. 4%. Search Prog. Search Prog. Pony Island Exe, to jest w ogóle 1%. Okej, okay, dobra. Rozumiesz, co to oznacza? A, coś mi troszeczkę... Musisz się udać do Pony Island 1, ale 1% zabezpieczenia, jak dla mnie, to nie brzmi to... Troszeczkę mu nie ufam, szczerze mówiąc. Wow! Okej, tutaj jest jakiś portal. Co się tutaj dzieje? Security exception się robi jakieś. Dobra. To chyba nie jest na razie ważne. Czy do uszkodzonego mogę wejść? Potrzebuję hasła. Może bez hasła? Nie działa. Do tego mogę wejść? Nie działa. Czyli do gościa muszę wejść. Gość nie potrzebuje hasła. Dobra, czyli Pony Galaxy. A gdzie jest Pony Island? Plik. Trójkąt PNG. No dobra, tutaj jest po prostu trójkąt. Przepraszam, gdzie jest... Tutaj jest tylko Pony Galaxy i sobie tutaj mogę w to grać, tak? Mogę? To jest tylko sterowanie i tak dalej. Jak mogę to ewentualnie zacząć? Spacją zaczynam. Nie, to chyba jest tylko taka minigierka w minigierce. Ona chyba nic mi nie odblokowuje. Dobra, gdzie jest Pony Island? Hopeless Soul. Jakie ty miałeś hasło? 2, 3, 4, 5? Nie, to jakieś trudniejsze trochę miałeś. Do komunikatora muszę wejść. Hasło to 2, 7, 3, 4. Okej. No troszeczkę jak profil gościa jest o tak dostępny i to hasło się nie usunęło, to myślę, że on może odgadać twoje hasło prosto. Uszkodzony profil koło mojego może być warte uwagi, gdyby tylko to było takie proste. Aby zadziałał, potrzebuję cię w programie o niższych zabezpieczeniach. Znajdź Pony Island i zagraj w nie. Otworzę ci portal, jak będę w stanie. Ktoś musi to zrobić. Czy jeżeli tutaj nie ma nigdzie już na jego profilu nic? Wyszukaj Prox, to już tutaj znalazłem Pony Island Exe. Ale jak mogę w to wejść? Okej, spróbujmy użyć tego samego hasła do uszkodzonego, co użyliśmy do niego. Może to zadziała. Jak przejść? Tutaj jest chyba podpowiedź jak coś. Masz wiadomość. 2734. No zobaczmy. Zobaczmy, czy to by zadziałało. 2734. Nie, nie działa. O, okej, trzeba pospamować. To w ogóle zniknęło to. No dobra, dostaliśmy się w ten sposób. Kopia hasła TXT. Gość, no 2734, jestem błędem. Kucyki. Do Lucyfera hasło to są kucyki. Tutaj jest coś napisane. Uciec. Coś jest napisane z uciec chyba. Uszkodzony, uszkodzony. Tego nie mogę. Wyloguj się. Tutaj jest jakieś oko, które jak klikam, to jest tego. Ale potrzebuję kucyki do Lucyfera. Dobra, kucyki. Okej, okay, witaj z powrotem. Motylkowe Wii MP3. Okej, okay, dobra, ja już nie chcę nigdy tego uruchamiać. kucykowe skrzydełko 5G. Nie wygląda mi na kucykowe. Komunikator tekstowy. Witaj z powrotem. Dziękuję, zobaczymy, czy jesteś. Zobaczymy, co tutaj było. Powiedz tak, panie. A, to jest ten koleś. Witaj z powrotem. Witam. Co się stanie, jeżeli z nim zacznę gadać? Mogę? Nie mogę z nim gadać. Okej, okay, dobra. Osadnicy z szatanu, tak? Dobrze przeczytałem. Mogę to zminimalizować? Mogę. Osadnicy z szatanu. Co to jest? Drewno, 10 cegła, pszenica, to jest jakaś gra RTS? Osada. Kup drogę. Kup kartę. Osada. Ciekaw jestem, o co chodzi. Okej, okay, coś... A, bilet dostałem kolejny, no dobra, i pewnie tam też dostaję bilet, jak tam to przejdę. Dobra, to wszystko tłumaczy. Muszę wejść Pony Island, to jest pułapka, jak cholerstwo po prostu. Ale no, jaki mam inny wybór, aniżeli w to wejść? No tak, tradycyjne logo Pony Islandu. I co ja tutaj w ogóle muszę znaleźć? Mam mieć jakiś portal, on ma mi zrobić. W ogóle ten ekran jest przekrzywiony, troszeczkę mi to przeszkadza. Pony Island, rozpocznij grę, opcje. Tryb przygody! Uuu. Byłeś zajęty. No tak, byłem, no trochę tak, wcześniej, przepraszam, no sorry, nie miałem lepiej czasu. Dokonałem kilku zmian w Pony Island. No okej, okay, jestem ciekawy. Tryb przygody to rewolucja w game designie. Proszę. Nie oszukuj tym razem. No ja się postaram nie oszukiwać, jeżeli będzie się dało przejść.
Dobra, cicho tam bądź, jak chcę tam dojść. Okej, do czego jest oto? Dobra, to jest coś takiego, co chyba pozwala przejść przez to. Tak mi się wydaje. Dry hopping? A, to są portale, dobra, rozumiem, o co chodzi. Tak? Coś takiego, napraw wskaźnik. No. Tryb przygody, proszę bardzo. Fajnie, że oni tak uczą. To są bardzo fajne tutoriale w tej grze. To jest coś nowego. No tak, tego się nie... Jakim cudem ty się ze mną w ogóle cały czas kontaktujesz? Czy on ciebie nie powinien powstrzymać od tego? Mi się bardzo ten niebieski tekst nie podoba. Moim zdaniem to jest jakiś oszust, co nie? To jest nasza największa szansa na otwarcie. Chyba do góry miałem iść, nie wiem, nie słuchałem go. Graj dalej i nie pozwól... Co to jest? Aha, ja po prostu klikam, tak? Dobra, start. O, i gdzie ja się muszę? Laserowa moc 0. Okej. Okay. A, ja rozumiem, o co chodzi. Zobaczcie, ja w ten sposób mogę sobie ustawić laserową moc na naprawdę jakoś wysoką. I dzięki temu, że ustawię sobie laserową moc na wysoko, będę mógł go rozwalić. Prawdopodobnie o to chodzi, tak mi się wydaje. Laserowa moc ma już 11, wystarczy, po co więcej. Zobaczmy teraz. Okej, mam laserową moc 11. Wow! Okej, dobra, moja laserowa moc jest naprawdę teraz silna. I co, i to jest znowu pewnie oszukiwanie, Lucifer? Nałożę się, że to powiesz, że znowu oszukuję. Nie, kurde, słuchajcie, teraz z tym laserem to ja naprawdę rozwalam. Jakie ciekawe, kreatywne gry można zrobić, kto by pomyślał, co nie? A ja ciebie mogę jakkolwiek rozwalić, czy... Ała! Ty mnie zabiłeś, to jakim cudem ja mogę ciebie rozwalić niby? Czy potrzebuję wyższej mocy laseru, żeby ciebie pokonać? To jest możliwe, ciekawy jestem jak wysokiej. Bo tych to ja rozwalam o tak w ogóle, że ich dotknę. Ale z tamtym bossem jakim sobie nie mogłem poradzić, jeżeli można go w ogóle nazwać bossem. No zobaczmy i zobaczcie, że on nie umiera. A, jak, albo mogę go ewentualnie uniknąć, to też zadziała. Dobra, coś takiego było lepszym rozwiązaniem, aniżeli dodawanie sobie mocy laseru. I co, przeszliśmy. Okej, okay, no to idziemy dalej. Start. Powiem szczerze, że to jeżeli to jest Pony Island, to troszeczkę się Azazelu tam nie postarałeś, trochę chujowe to jest. What the fuck? Jak ja mam tu przejść? Nie, ja tutaj czuję, że trzeba jakoś oszukać tą... No jak ja mam to przejść? Przecież tutaj jest przepaść, halo. Nie no, wstecz. Ten poziom jest... podstępny. Gówno prawda nie jest podstępny. Najpierw spróbuj. Możesz tutaj zdobywać doświadczenie. Co kurde? Dobra, to było dziwne. Jak zresztą cała ta gra. Aha, to jest znowu ten do unikania. Czy on teraz... Czekaj, on teraz na mnie namierza, co? Jak ja mam go uniknąć? Muszę skakać w idealnym momencie dosłownie, żeby go uniknąć. No dobra. No. Dobra. Okej! Tego nie zwróciłem uwagi na nich. A jak strzelam w ogóle z Razera, to jest tego, spowolnione tempo, zatem... Wow. Nie! W ostatniej sekundzie podskoczyłem. Musiałbym troszeczkę wcześniej. Dobra, strzelaj sobie tym. No to po prostu unikam. No, okej, okay, udało mi się. Co prawda ledwo, ale mi się udało. Nie mogę się tak dawać łapać przed tym, bo jak się daje łapać przed tym, to jest źle. Dobra, udało się. No już kończymy ten poziom, ciekaw jestem co będzie dalej po tym poziomie.
Ogólnie ciężko jest mi teraz trochę komentować, bo muszę się skupić na tym, żeby tutaj znowu nie umrzeć jakoś głupio, bo uwierzcie, że tutaj da się bardzo prosto umrzeć. Dobra, tych dwóch na końcu nie zdążyłem zabić. Poziom 0. Mam teraz poziom 1. Kucyk skrzydełka dostałem. Aha, czyli jak teraz będę miał 99 punktów do doświadczenia do kolejnego poziomu. Mi się wydaje, ten trochę Lucyfer się zachowuje. Boże, to nie jest Lucyfer, to jest Azazel. On się troszeczkę tak zachowuje, jak taki programista, co sobie stworzył właśnie swoją grę i my gramy w tą jego grę i on chce, żebyśmy go jakkolwiek docenili, a my właśnie oszukujemy, żeby ją przejść, kiedy ona jest niemożliwa. Nie wiem. Ciężko jest mi zrozumieć fabułę tej gry. Ona nie jest właśnie taka jasna, nie jest wytłumaczone tutaj. Okej, doświadczenie plus 20. Czyli ponownie musimy tego tutaj. Na początku musimy o tak. Musimy sobie troszeczkę powbijać doświadczenia, zatem... chyba Stota mówił, że brakuje ci 100, żeby otrzymać kolejny level, co nie? Tak, czyli jeżeli już to mamy, to możemy sobie zrobić teleport. Teleport zrobimy sobie o taki. Żeby o to pominąć, o ten warunek tutaj, że ustaw doświadczenie z powrotem na 0. I mamy kolejny poziom. Poziom drugi. Cieszę się skrzydełkami. Dlaczego? No i patrzcie, że znowu on jest dla nas wkurzony. Że oszukaliśmy go w jakiś sposób. Jest mi trochę go szkoda, tak szczerze mówiąc. Jest mi go troszeczkę szkoda teraz. Cieszę się ze skrzydeł, jako oszuście. Naprawdę, jest mi go najzwyczajniej w świecie szkoda. Okej, czyli na tym to polega. Teraz muszę tylko przeskakiwać. No dam radę. No. Ledwo. Prawie nie dałem rady. Dobra, słuchajcie. Mamy 20 ileś minut odcinka. Wydaje mi się, że skończymy tutaj. Myślę, że to jest całkiem ciekawy moment. No, rozwija się ta gra. Cały czas się rozwija, idzie do przodu. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto jest złą postacią, a kto jest już dobrą. Naprawdę, to brakowało mi takich fajnych, ciekawych gier. Pono Island już wcześniej było, chciałem wcześniej nagrać, ale chyba było tylko po angielsku, a teraz właśnie zauważyłem, że jest też po polsku, ale dobra. Nieważne, jest już moje tutaj gadanie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. No, właśnie miało być. Właśnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i co, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Do kolejnego odcinka, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!